Cześć, w dzisiejszym odcinku test Realme X50 Pro 5G. Najnowsza na polskim rynku smartfonowa świeżynka chce uwieść nie tylko tych klientów, którzy szukają dobrych i tanich smartfonów, ale także tych, którzy szukają dobrze wycenionego flagowca. I właśnie takim ma być X50 Pro 5G. Specyfikacja jasno wskazuje, że jego twórcy nie mają kompleksów. Zerkając na zewnętrze smartfonu, ciężko jednak nie odnieść wrażenia, że design w przypadku modelu był już ważny nieco mniej. Urządzenie po wzięciu w dłoń zwraca uwagę kilkoma dyskusyjnymi cechami. Front okaleczono dużym jajowatym otworem na podwójny aparat do selfie, podbródek i ramki nie są wcale jakieś najmniejsze, bo zaoblony mocno korpus poszerza bryłę, a telefon jest ciężki i wydaje się po prostu opasły. Ma niecałe 9 mm grubości, czyli niewiele więcej niż OnePlus 8 i tyle samo co Xiaomi Mi 10, ale wrażenie pulchności jest odczuwalne znacznie bardziej. Myślę, że to wynika z szerokości ramy. Realme próbowało część z tych rzeczy maskować. Plecki wyprofilowano, jak sądzę, w celu optycznego wyszczuplenia i wygody uchwytu, a domyślna tapeta jest w miejscu dziury czarna, więc otwór nie rzuca się przesadnie w oczy. Czy to udane zabiegi? W mojej ocenie umiarkowanie. Znacznie bardziej podoba mi się kolor i wykończenie mojego testowego egzemplarza. Ten rdzawy brąz w zależności od światła wpada w miedziane, pomarańczowe i bordowe tony. Wygląda to efektownie i na pewno jest oryginalne. A to, że szkło jest matowe, ogranicza szybkie brudzenie się. Klawisze głośności znajdziecie na lewym boku, przycisk włączania na prawym, wszystkie na odpowiedniej wysokości, pracujące bardzo przyjemnie. Za akcencik stylistyczny można uznać srebrne, położone horyzontalnie logo producenta z tyłu oraz żółtawy pasek na klawiszu blokowania i otoczkę wokół jednego z obiektywów. A propos, odstające aparaty i cały telefon zresztą też, można zabezpieczyć dołączonym w zestawie przezroczystym, jakby przydymionym etui. Fajnie, że jest dorzucane na gratisie, ale pamiętajcie, efekt uboczny jest taki, że poszerza i pogrubia i tak nie najmniejszy już smartfon. Wśród konstrukcyjnych braków X50 Pro 5G można znaleźć także wodoodporność. Podzespoły urządzenia pokryte są nanopowłoką, więc sprzęt powinien przeżyć rozmowę na deszczu czy przypadkowe ochlapanie, ale zanurzenie najpewniej będzie oznaczało śmierć. Bez wątpienia na plus są zaś materiały, których użyto do produkcji. Korpus jest metalowy, szkło z dwóch stron to Gorilla 5. Całościowo więc X50 Pro może się podobać i nie odmawiam mu dobrej jakości wykonania, ale nie wszystkie rozwiązania stylistyczne grają tak dobrze jak powinny. Możliwe jednak, że to tylko moje wrażenie. Przeglądając kilka innych recenzji, czytam i słyszę, że smartfon ludziom się podoba. A gdzieniegdzie dowiaduję się nawet, że jest lekki i smukły. Wprawia mnie to w zdumienie, ale okej, może coś mi umyka. Mocnym atutem urządzenia ma być ekran. Ma 6,44 cala, proporcje 20:9 i rozdzielczość 1080x2400. Ostrość wyświetlanego obrazu jest więc świetna, przy gęstości na poziomie 409 ppi. Matryca to z kolei Super AMOLED ze wsparciem dla HDR10+, nieskończonym kontrastem, znakomitymi kątami widzenia i bardzo dobrą jasnością maksymalną. Nie tylko w automacie, ale też przy ręcznym wyborze, co doceniam. W ustawieniach można dopasować na scenie barw i ich temperaturę. Opcje domyślne dają efekt w postaci stosunkowo poprawnej reprodukcji kolorów, żywej i kontrastowej, więc bardzo przyjemnej dla oczu. Nie zapomniano też o szybszym odświeżaniu, tu 90 Hz, więc animacje przewijania czy otwierania różnych programów są bardzo płynne. To duży plus. Telefon może sam zajmować się dopasowaniem, jaka częstotliwość jest obecnie potrzebna, lub można przełączać się pomiędzy nimi ręcznie. W ustawieniach ekranu znalazłem jeszcze tryb ciemny z prawdziwie czarnymi tłami, filtr niebieskiego światła, mający pozytywnie wpływać na saturację w kompatybilnych aplikacjach, ale nie działający zupełnie efekt wizualny OSI oraz praktyczne, konfigurowalne na kilka sposobów Always On Display, nazywane tu wyświetlaniem po wyłączeniu ekranu. Nieobecną diodę powiadomień można zastąpić także efektami świetlnymi, czyli animacją ramki ekranu, podobną do podświetlania krawędziowego Samsungów. X50 Pro 5G jest jednym z tańszych flagowców pracujących na obecnie najlepszym w androidowym świecie procesorze, 8-rdzeniowym Snapdragonie 865, rozpędzającym się do 2,84 GHz z grafiką Adreno 650 i dostępnym w Polsce w wariantach pamięciowych 828 lub 12256. Uwaga, w obu przypadkach to nie są jakieś leciwe podzespoły, tylko RAM LPDDR5 i ROM UFS 3.0. Nie ma niestety slotu kart microSD i zwracam też szczególną uwagę na to, że urządzenie obsługuje tylko jedną kartę SIM. Dziwię się temu, bo hybrydowy dual SIM jakiś czas temu stał się standardem. Realme chwali się na swojej stronie pięciowymiarowym systemem chłodzenia oparami, grafitem, folią miedzianą, krzemionką termiczną i jeszcze raz grafitem. To powinno eliminować problem ze spadkiem wydajności po nagrzaniu się. I zdziwko, to nie ściema. Smartfon męczony benchmarkami nawet kilka razy pod rząd jest zupełnie chłodny. Brawo! Oklaski należą się też za wydajność. Realme X50 Pro wykręcił mi 585 tysięcy punktów w AnTuTu, pokonując łatwo Samsungi z serii Galaxy S20 i ścigając się tylko z Xiaomi z serii Mi 10 oraz OnePlusami 8. To oczywiście przekłada się na świetną kulturę pracy, płynność działania i tempo wczytywania programów.
Owszem, kilka razy zdarzyły mi się jakieś przycinki animacji, ale można mieć nadzieję, że to kwestia świeżego oprogramowania. I ubytek tylko wizualny. Moce obliczeniowe są bardzo mocnym atutem smartfonu. Realme X50 Pro 5G pracuje obecnie na Androidzie 10 z poprawkami bezpieczeństwa z marca, co oznacza, że w aspekcie bezpieczeństwa pojawia się jakieś malutkie opóźnienie, i z nakładką systemową Realme UI, która tak naprawdę jest zmodyfikowaną wersją ColorOS od siostrzanego Oppo. Panele główne wyglądają jak w czystym Androidzie, domyślnie włączono dwupoziomową strukturę, a od startu pod ikonami przypiętymi na dole obszaru roboczego dostępna jest wyszukiwarka Google. Menu główne, zwane też szufladą z aplikacjami, ma ustawione sortowanie alfabetyczne. 5 najczęściej używanych programów przypina się na szczycie przewijanej góra-dół tabeli. Tu także jest opcja wyszukiwania, tym razem lokalnego. Wiele z tego można jednak zmienić. Da się przełączyć na strukturę płaską albo w tryb super prosty, jest opcja zmiany rozmiaru siatki, a nawet tempa animacji otwieranych programów. Można także dopasować wygląd ikon, włączyć wygaszanie po dwupuku, zmienić to, co ma wywoływać przeciągnięcie w dół na pulpicie, poprzestawiać przyciski nawigacyjne lub zastąpić je pełnoekranowymi gestami oraz dostosować wydajność urządzenia, co wpływa w oczywisty sposób na zużycie energii. Jednym z pulpitów głównych jest inteligentny asystent. I powiedziałbym, że on mnie swą funkcjonalnością nie zelektryzował. Z boku można wyciągnąć sobie dodatkowy pasek ze skrótami do aplikacji i nagrywania ekranu. Za fajny bajer uważam możliwość podzielenia obszaru roboczego na dwie części i uruchomienia dwóch programów jednocześnie po przeciągnięciu trzema palcami w górę. Jest też opcja klonowania aplikacji społecznościowych. A jak się pogrzebie głębiej, można natrafić także na rzeczy bardziej niszowe, na przykład dawno przeze mnie nie widziano opcję rysowania literek na zablokowanym ekranie w celu włączenia skojarzonych programów. Opcji jest więc naprawdę dużo, może nawet zbyt dużo, natomiast na szczęście wszystko to jest poukładane w taki sposób, że ani razu nie czułem się przytłoczony. Można z tego korzystać, a można nie korzystać, jeśli się nie chce. Nic nie jest użytkownikowi wciskane na siłę. Na plus są także funkcje zabezpieczeń. Smartfon może rozpoznawać twarz i robi to szybko, rozświetlając jednocześnie ramkę dookoła aparatów do selfie na samsungową modłę. Ale pamiętajcie, nie ma tu żadnej podczerwieni ani to w 3D, więc metoda nie jest przesadnie odporna na próby i oszukania. Polecam więc korzystać z czytnika linii papilarnych w ekranie. Zdecydowanie najszybszego i najmniej zawodnego, z jakim miałem do czynienia we flagowcach od dłuższego czasu. Fajne jest też to, że można mu dopasować ładną animację, ale cała operacja odczytu jest tak szybka, że na ogół i tak jej nie zobaczycie. Realme nie oszczędzało na głośnikach. Są dwa, grają symetrycznie, czyli z taką samą głośnością i barwą, jest donośnie, słychać nawet jakieś tam niskie tony. Jeśli więc lubicie puszczać sobie muzę z telefonu, X50 Pro Was nie zawiedzie. Niestety słabiej jest w aspekcie barwy na słuchawkach. Po podpięciu mojego sprawdzonego zestawu urządzenie grało cicho, a grzebanie w korektorze Dolby pozwoliło mi osiągnąć barwę na poziomie dobrze, ale nie porywająco. Po sparowaniu słuchawek bezprzewodowych od Oppo jest nieco głośniej i na plus zaliczam to, że opcje poprawy jakości dźwięku nadal działają, ale barwa do poziomu super flagowej się nie zbliża, dalej jest po prostu dobrze. Tak czy siak, w obliczu tego, że smartfon nie ma gniazda mini jack, paskudną oszczędnością jest to, że w zestawie sprzedażowym nie ma ani sławek, ani nawet przejściówki. Bardzo nieładnie, drogie Realme. A przechodząc do aparatów, na pokładzie są trzy. Główny ma 64 megapiksele, światło 1.8, detekcję fazy i działa w systemie Quad Bayer, więc wypluwa 16-megapikselowe foty. Niestety zaraportować obecności optycznej stabilizacji obrazu nie mogę, bo jej nie ma, to poważny brak. Dodatkowe moduły to zaś 8-megapikselowy szeroki kąt ze światłem 2.3, polem widzenia 119 stopni i autofokusem, więc może służyć także do robienia zdjęć super makro z odległości 3 cm, oraz 12-megapikselowy zoom z przysłoną 2.5, umożliwiający dwukrotne optyczne, pięciokrotne hybrydowe i 20-krotne cyfrowe przybliżenie. Czwarte oczko jest dla picu, to 2-megapikselowy monochromatyczny czujnik głębi. Interfejs ma układ taki jak w większości obecnie dostępnych smartfonów. Po lewej jest kilka skrótów, po prawej przełącznik obiektywów i tryby przewijane suwakowo, przyglądając się zaś poszczególnym funkcjom. Jest sztuczna inteligencja o nazwie olśniewający kolor AI, podkreślająca nie tylko saturację, ale też wzmacniająca HDR, a w nocy włączająca tryb Ultra Night, nie mylić z dedykowanym Ultra Night 3.0, nim zajmie się za sekundę. Jest osobny suwak pozwalający włączyć i dopasować efekt upiększania, jest tryb portretowy z możliwością dopasowania siły rozmycia tła, jest funkcja pozwalająca pstrykać foty w 64 megapikselach, jest prawdziwy manual, dostępny dla wszystkich trzech aparatów i uwaga, przełącza się je symbolem drzewek po lewej stronie, z opcją zapisu plików RAW i czasem naświetlania do 32 sekund. Jest super zwolnione tempo, 960 klatek na sekundę w 720p, ale przycinające się i dodatkowo ściemniane, bo ewidentnie interpolowane z niższego klatkarzu. No i jest też wspomniany tryb nocny Ultra Night 3.0. Jego największą zaletą jest tempo, z jakim robi zdjęcia, znacznie szybciej niż rozwiązania konkurencji. Fajnym bajerem jest też skrót umożliwiający dłuższe naświetlanie aż do 50 sekund po unieruchomieniu telefonu lub włożeniu go do statywu. A w temacie jakości zdjęć,
jest sporo pozytywów, ale niestety mieszają się z rozczarowaniami w nieco chaotyczny sposób. Gdy światło jest dobre, na plus są zdjęcia z aparatu głównego. Zobaczycie na nich dużo detali, ładnie podkręcone, ale ciągle nieprzesadzone kolory i niezłą, choć niewybitną rozpiętość tonalną. Ostrzegam jednak, uważajcie na AI. Wydaje się, że inżynierowie z Realme nie znają słowa umiar, więc ona bezmyślnie i wcale nieinteligentnie rozjaśnia kadry, prześwietlając niebo i dodając barwom jaskrawy neonowy odcień. Tak właśnie w mojej ocenie wyglądają zniekształcone kolory. Sztuczną inteligencję zalecam więc wyłączyć i o niej zapomnieć. Tym bardziej, że tymi samymi zabiegami ona rujnuje efekty pracy i tak średniawego szerokiego kąta. Zdjęcia zrobione przy jego pomocy mają od startu nieprzesadnie dużo detali, co widać szczególnie w przypadku drzew, krzewów i wszelakiego rodzaju listowia. Ono jest prawdziwym nemezis tego aparatu, a przejaskrawienie zielonych i niebieskich partii fot skutecznie usuwa tę resztkę szczegółów, którą szerokiemu kątowi udało się zarejestrować. W smartfonie chcącym uchodzić za flagowy wygląda to bidnie. W związku z tym niewiele lepiej jest ze zdjęciami makro. Kilka wyszło mi znośnie, kilka znacznie gorzej, wiele zależy od światła i tego, jak smartfon ustawi ostrość. Wracając na chwilę do plusów. Pozytywnie mogę ocenić efekty pracy dwukrotnego zoomu i nie odradzam nawet sięgania po ten pięciokrotny. W niektórych sytuacjach może się przydać i jeśli go użyjecie, oczu Wam nie wypali. Szczytem możliwości fotograficznych X50 Pro jest zaś tryb Ultra Night, gdy warunki oświetleniowe mu sprzyjają, z wyczuciem wyostrzy zdjęcia, tonując prześwietlenie i wydobywając detale z ciemniejszych partii kadru, poświęcając przy okazji jedynie pole widzenia, w naprawdę niewielkim stopniu, więc wymiana to bardzo korzystna. Na plus jest też to, że działa także w przypadku aparatu szerokokątnego i pozwala zrobić nim zdjęcie, którego nie trzeba się potem wstydzić. Wielu konkurentów ma z tym problem. Ale niestety, w przypadku trybu nocnego również jest jakaś taka ciężko wyczuwalna granica, za którą smartfon leci z górki na pazurki i nie wie kiedy przestać. Jeśli fotografowana scena jest oświetlona lampami sodowymi, spodziewajcie się, że foty będą super pomarańczowe. Jeśli kadr jest ciemny i znajduje się w nim jedno źródło światła, możecie być pewni, że X50 Pro je prześwietli, próbując wygrzebać jak najwięcej szczegółów z cieni. A gdy wycelujecie aparat w czarną noc, smartfon zachowa się jak kamikadze, cała naprzód, YOLO, carpe diem, niech mrok się rozstąpi i nastanie dzień. To wszystko sprawia, że zdjęcia telefonem robi się ciężko. Trzeba się nauczyć tych wszystkich zależności i umieć pomiędzy tymi meandrami nawigować. Jeśli to opanujecie, pewnie będziecie umieli zrobić przy pomocy X50 Pro naprawdę dobrą fotę, ale przecież na smartfonie flagowym powinno się móc polegać. Mnie kombinowanie w sprzęcie w tej cenie męczy. Aparaty do selfie, jak już zdążyłem wspomnieć, są dwa. Główny ma 32 megapiksele, światło 2.5 i też łączy 4 piksele w 1, więc selfieki są 8 megapikselowe. Dodatkowy to szeroki kąt, ma 8 megapikseli, światło 2.2 i pole widzenia 105 stopni. Fajny gratisik. Oba moduły niestety nie mają autofokusu, pozwalają jednak kręcić wideo z rozmytym tłem. Taki tam bajer. W kwestii jakości samoptyków, jeśli oświetlenie sprzyja, są imponująco dobre, ze świetnie wyważoną szczegółowością, co oznacza, że wyraźne, ale nie podkreślające każdej zmarszczki czy zaczerwienienia skóry, z pięknymi, żywymi kolorami i dobrą rozpiętością tonalną. Ta ostatnia niestety zawodzi, gdy ustawicie się pod światło i można o niej zapomnieć w trybie portretowym. Jak wiele innych smartfonów, X50 Pro nie jest w stanie jednocześnie przetwarzać HDR-u i bokeh. Odcięcia krawędzi są jednak celne, chyba że w tle są liście, a czepnąć mogę się jedynie szerokokątnych selfiaków. Mają znacznie mniej detali i bardzo często skręcają w jakieś takie czerwonawe tony. Nie wygląda to korzystnie. W temacie nagrywania wideo maksymalna obsługiwana rozdzielczość to 4K przy 30 klatkach na sekundę. Filmy można zapisywać w H265 i jest wzmocniona, przypominam, w pełni cyfrowa stabilizacja. Ona raz wygląda lepiej, raz gorzej, powodując widoczne zniekształcenie obrazu. Szkoda więc, że nie towarzyszy jej stabilizowanie optyczne. Wideo 4K jakością zaś nie zachwyca. Detali jest zbyt mało, żeby można się było nad nimi rozpływać i nie działa tu stabilizacja, więc jest wstrząsająco, dosłownie. Szczegółowość nie jest też mocną cechą filmów 1080p, ale pochwalić mogę ładne kolory i dobrą rozpiętość tonalną oraz to, że da się przełączać obiektywy w trakcie nagrywania. Nie jest to przesadnie płynne, ale nawet droższym smartfonom zdarza się to czynić ze znacznie mniejszą finezją. Jak podpowiada nazwa, smartfon obsługuje sieci 5G, ale nie ekscytujcie się. W Polsce póki co mamy komercyjnie uruchomioną aż jedną w naprawdę niewielu miejscach, a dodatkowo do momentu pojawienia się uzgodnionej z operatorem aktualizacji oprogramowania, X50 Pro i tak nie będzie się z nią dogadywał. Jest jednakoż wsparcie dla LTE Advanced, jest NFC, Bluetooth 5.1 i Wi-Fi 6. Brakuje radia FM i niezmiennie niszowej podczerwieni. Jakość połączeń głosowych jest z kolei bardzo poprawna, nie zauważam żadnych problemów z zasięgiem czy zrywaniem połączeń. Bateria urządzenia ma 4200 mAh i zupełnie szczerze, biorąc pod uwagę pulchność bryły, spodziewałem się, że będzie większa. Cóż, podzespoły od 5G zajmują ciągle za dużo miejsca. Na szczęście jednak czas pracy jest solidny. Półtora dnia w cyklu mieszanym, dwa dni, gdy smartfon używa się mniej, są do osiągnięcia. Czas włączania ekranu, jaki najczęściej odnotowywałem, to 5-6 godzin. Ultra bajerzastą rzeczą jest z kolei tempo ładowania.
Technologia SuperDart i dołączona do zestawu ładowarka podaje prąd 65W, co oznacza, że całą baterię można naładować w jakieś 40 minut. Producent chwali się, że w 35, ale z moich obserwacji wynika, że smartfon musi być wtedy wyłączony. Tak czy siak, to bardzo imponujące. Negatywnie wpływające na żywotność ogniwa, ale tak imponujące. Na plusik należy zaliczyć także wsparcie dla innych wariantów szybkiego ładowania, Power Delivery i VOOC, więc jeśli oryginalny zasilacz szlak trafi, łatwiej dopasować zamiennik. Niestety ładowania bezprzewodowego, więc i zwrotnego nie ma. Podsumowując, Realme X50 Pro 5G jest oceniany przez wielu jako nowy, tańszy zamiennik dla zaskakująco drogich obecnie flagowców, Xiaomi Mi 10, OnePlusów 8 czy nawet jeszcze innych znacznie droższych sprzętów. I jasne, jedno zerknięcie w specyfikacje wskazuje, czemu tak jest. Świetna jakość wykonania, 90Hz Super AMOLEDowy ekran, najlepszy w androidowym świecie procesor, głośniki stereo, kosmicznie dużo RAMu w droższym wariancie, czy turbo szybkie ładowanie. To wszystko robi zrozumiałe wrażenie i na szczęście w teście okazuje się sprawować jak powinno. Niestety jednak sprzęt nie lśni na smartfonowym nieboskłonie tak mocno jak chciałby jego producent. I nie, przyczyną nie są brak wodoodporności, mini jacka czy slotu kart pamięci. Można je tłumaczyć oszczędnościami lub rynkowymi trendami. Problemem są multimedia. X50 Pro po podpięciu słuchawek gra cicho i nie najlepiej, a z aparatem trzeba się dobrze zaznajomić, bo inaczej o konsekwentnie dobre foty trudno. Czy można wybaczyć te kompromisy w cenie urządzenia? Ja chyba nie umiem. Prostszy wariant 8128 kosztuje standardowo 2999 zł, a w przedsprzedaży 200 mniej. Droższy 12256. 3500, więc wcale nie jest tanio. Rozumiem, że dla części osób muzyka czy aparat są sprawami drugorzędnymi. Nawet gdy na telefon wydają 3000 zł. Jeśli jesteście w tej grupie, jasne, Realme X50 Pro możecie kupić. Będziecie z niego bardzo zadowoleni. Jeśli jednak uważacie, że to kwestie kluczowe, poszukiwań zabójcy flagowców nie odwołujcie. Co Wy sądzicie o Realme X50 Pro 5G? Czy w telefon warto zainwestować 3000 zł, czy lepiej te pieniądze wydać jednak na coś innego? Jeżeli macie jakieś alternatywne podpowiedzi, to możecie je wpisać w komentarzu pod filmem dla potencjalnych klientów. Jeśli przegapiliście ostatnią krótką mobzilę, to zapraszam do niej serdecznie, ponieważ trwa w niej konkurs, w którym można wygrać telefon. I przy okazji, widzowi, który wygrał poprzedni konkurs Huawei P40 Lite, przypominam, zgłoś się po nagrodę. Jeśli tego nie zrobisz, będę zmuszony wybrać kogoś innego. Natomiast jeżeli odcinek Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to tak jak zawsze zachęcam do zasubskrybowania. To jest standardowa formułka na sam koniec chyba u każdego youtubera. Żegnam się z Wami, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!